Cześć, witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj testowania PlayStation 4 Pro, ciąg dalszy. W dzisiejszym zajmiemy się natężeniem hałasu, który generuje konsola PlayStation 4 Pro w porównaniu z 3-letnią konsolą PlayStation 4, która nie była czyszczona ani razu. Więc do pomiarów użyję absolutnie amatorskiego narzędzia. Będzie to aplikacja, darmowa aplikacja, do której link znajdziecie pod spodem. Jest to aplikacja, która w bardzo prosty sposób szacuje, i to jest słowo klucz, szacuje natężenie dźwięku, ponieważ nie mam dostępu do profesjonalnych narzędzi do pomiaru natężenia dźwięku. Więc aplikacja, czekajcie, troszkę zwiększę jasność, żebyście to mogli prawdopodobnie troszkę lepiej zobaczyć. Więc aplikacja wygląda mniej więcej tak. Mam nadzieję, że jakoś łapnie tutaj troszeczkę ostrości na tym. W każdym razie dzięki temu, że korzystam z aplikacji, która jest dostępna ogólnie, bo jest darmowa, każdy z Was może dokonać tego pomiaru w domu. Więc przykładowo, w momencie kiedy mówię teraz z odległości mniej więcej 1 metra, ta aplikacja wykrywa około 70 dB. Skacze między 70 a 80, ale to jest normalne, bo w momencie kiedy nagrywam się na potrzeby kanału, mówię troszeczkę głośniej, troszkę wyraźniej. Więc proszę bardzo, 70 dB mamy tu ładnie opisany. Jest to korek drogowy lub dzwonek telefonu. Ale w momencie kiedy mówiłbym normalnie, tak jak rozmawiałbym, nie wiem, ze znajomym, nie starał się trzymać nie wiadomo jakiej wyraźności wymowy, chociaż u mnie wcale nie jest nie wiadomo jak wysoka, to jest to mniej więcej na poziomie 60 dB, czyli załóżmy teraz mówię na poziomie w miarę normalnym i w tym momencie mamy normalną rozmowę z odległości 1 metra. Dlatego jeżeli ściągniecie sobie tą aplikację, jeżeli będziecie dokonywali tych pomiarów, to nie kładźcie telefonu na konsoli. Przecież nie trzymacie konsoli przy uchu, kiedy gracie. Zróbcie pomiar hałasu z odległości 1,5 metra. Poczekajcie troszeczkę, niech się ustabilizuje to natężenie. Zróbcie poziom hałasu z metra i z pół metra. Nie musicie przykładać jakiegokolwiek miernika bezpośrednio do konsoli. Poza tym zróbcie też pomiar w pomieszczeniu z wyłączonymi wszystkimi urządzeniami i sami zobaczycie, że nawet kiedy w domu macie wyłączoną większość rzeczy, i tak macie natężenie dźwięku rzędu 20-30 dB według tej aplikacji. Więc weźcie to pod uwagę i w zasadzie mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym jak najszybciej. Hej!